The Ruptured Ducklings to grupa polsko-szkocka z Aberdeen wykonująca mieszankę z kilku stylów jak pop-punk, punk rock i hard rock. Zespół powstał w 2013 roku, a założyło go dwóch przyjaciół, Kaz i Johnny, którzy poznali się w college'u podczas studiowania sound production. W 2017 roku do duetu dołączył Marek, a rok po nim Dawid. Tych dwóch ostatnich członków kapeli już współpracowało wcześniej ze sobą w zespole Barbecue, więc nie mieli problemu ze zgraniem się. Kapela w ubiegłym roku wydała swój debiutancki album Broken Foundations. Obecnie w skład The Ruptured Ducklings wchodzą wokalista, basista Johnny Lees, gitarzysta Dawid Kutarnia, perkusista Marek Sztuka oraz Mirek Kutarnia, który poniekąd zajął miejsce Kaza, który niedawno zdecydował się opuścić zespół. Obecnie kapela pracuje więc nad odświeżeniem dźwięku i stylu muzycznego poprzez pisanie nowych utworów. Muzycy ponadto planują wydanie następnego singla na początku przyszłego roku. Na razie jednak skupmy się na singlu All She Wants, który ujrzał światło dzienne 2 listopada bieżącego roku. Utwór już podbija różne radiostacje na świecie, a dziś czas na śniadanie po polsku w Szmu FM. Autorem słów i podkładu do All She Wants jest Johnny, wokalista i basista zespołu. Z kolei Dawid opracował aranż gitary prowadzącej i napisał wszystkie solówki do utworu. Na stronie Rock Regeneration można przeczytać recenzję owego utworu autorstwa Davida Chinery i właśnie tam znajdziemy wypowiedź Johnny'ego wyjaśniającą tekst utworu. All She Wants opowiada o czyjejś partnerce, która jest bardzo kontrolująca. Z czasem staje się to przytłaczające i mężczyzna decyduje się odejść. Potem jednak zdaje sobie sprawę, że ona tak naprawdę próbowała mu pomóc stać się lepszą osobą. Tak więc spotykają się na nowo i postanawiają sobie dać kolejną szansę i jest to coś w rodzaju niekończącej się pętli. Zdaniem perkusisty zespołu Marka All She Wants to nie jest tylko kolejna piosenka, to jest jakby komunikat, że pomimo tego, że cały świat stoi do góry nogami, nadejdzie lepszy dzień. Powinniśmy być optymistami i wierzyć, że lepsze czasy dopiero nadejdą. Teraz chciałoby się powiedzieć, panie i panowie, przed nami The Ruptured Ducklings i All She Wants, ale nie. Nie, nic z tych rzeczy. Najpierw usłyszymy kilka słów od Dawida Kutarni, który przedstawi nam kapelę i zaprosi do wysłuchania utworu. No i oczywiście na przyszłe koncerty. A, zapomniałam jeszcze o jednej ważnej rzeczy. The Ruptured Ducklings to w tłumaczeniu na język polski pęknięte kaczuszki. Konsultowałam to z jednym z muzyków zespołu, także mówię jak jest. Cześć, z tej strony Dawid, gitarzysta The Ruptured Ducklings. The Ruptured Ducklings to zespół polsko-szkocki z Aberdeen. W skład zespołu wchodzą Johnny na wokalu i gitarze basowej, Mirek na gitarze elektrycznej, Maras na bębnach i ja, Dawid, na gitarze prowadzącej. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy podzielić się z Wami naszym najnowszym singlem All She Wants, który miał swoją premierę 2 listopada. Mamy nadzieję, że piosenka spodoba się słuchaczom. Zachęcamy serdecznie do odwiedzania i polubienia naszej strony na Facebooku The Ruptured Ducklings. Do zobaczenia wkrótce na naszych koncertach. Pozdrawiamy serdecznie Johnny, Mirek, Maras i Dawid, czyli The Ruptured Ducklings. Trzymajcie się, stay safe. You
Thank you.